Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Zacierają się w Europie granice między wiarą a niewiarą. Nie mało jest lekarstw na wyciszenie duchowej pustki po Bogu. Podkaście pomiędzy rozmawiam o tym, co najważniejsze, z wierzącymi, niewierzącymi, postwierzącymi, agnostykami i duchowymi poszukiwaczami. Czy szukamy tego samego innymi drogami, czy też mamy inne cele? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Zapraszam do wspólnych poszukiwań. Sebastian Duda. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy ten szczególny dzień dlatego, że będziemy się odnosić do Dnia Świętego Walentego i do Środy Popielcowej. Tak się złożyło, że w tym roku wypadają tego samego dnia. Bardzo się cieszę, że mogę gościć moją serdeczną przyjaciółkę, panią profesor Zuzannę Grębecką z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, żeby porozmawiać o tej dziwnej koincydencji takim zbiegu, który no chyba budzi niepokój. Nie wiem jak ty Zula to odbierasz, ale budzi niepokój albo przynajmniej takie jakieś zakłopotanie u wielu ludzi, z którym się walentynki kojarzą radośnie i bardzo tak feerycznie, a Popielec jednak z pokutą i... Z takim właściwie ciążeniem ku ziemi, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz, jak słyszą katolicy, prawda? Tego dnia w kościołach i są posypywali tym popiołem. W ogóle, jak, jak tłumaczyć po prostu taką fascynację koincydencjami? Zadałeś mi bardzo dużo pytań naraz, Sebastianie. Zanim odpowiem, to też powiem, że bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że właśnie. Ty mnie zaprosiłeś i wiesz co, zanim zacznę Ci odpowiadać na te wszystkie pytania, to Ci coś przypomnę. To był luty, 14 lutego, byliśmy wtedy oboje na drugim roku studiów i towarzyszyłeś mi w bardzo przykrej dla mnie okazji ceremonii, uroczystości, towarzyszyłeś mi w pogrzebie Jacka, ważnego wówczas dla mnie bardzo człowieka. I to był, nie wiem czy pamiętasz, taki moment, kiedy myśmy później rozmawiali o tym dziwnym splocie równocześnie walentynki, pogrzeb, pogrzeb osoby, którą darzyłam jakimś uczuciem. I może niech to będzie kawałkiem mojej odpowiedzi, czy mnie wprawia w konsternację ta koincydencja Środy Popielcowej i Walentynek. Tak, ja pamiętam to. Jacek był naszym kolegą, no, znanym jakby z takich naszych przyjątek, może tak powiedzmy. U ciebie zresztą to, to się działo. Był studentem medycyny, który zginął tragicznie w Czarnochorze. W Czarnochorze jeździł w Czarnochorze, na, na nartach. nartach tam i pod, lawiną. pod lawiną. Zginął pod lawiną. Tak. On zresztą w ogóle był górołazem w szerokim znaczeniu tego słowa. i Poznałam go na wspólnym wyjeździe do Rumunii. Był kuzynem jednej z, naszej, z naszych koleżanek Żamek, tak. ze studiów. Tak. I myśmy się rzeczywiście spotkali po pogrzebie, prawda, na, na czymś, co no, no, no było takim... No. Ciekawym momentem rzeczywiście, bo ja nie, nie bardzo pamiętam, że to był święty Walenty akurat wtedy. Zresztą to były lata 90. i to dopiero wchodziło jakby. Dzisiaj tak. to może być nawet było jeszcze chyba mocniejsze przez to całe skomercjalizowanie tego święta, ale już wiedzieliśmy prawda, o tym Dniu Zakochanych prawda, i wiedzieliśmy, bo już się to sączyło z różnych mediów. Właśnie wtedy Tadeusz Różowicz napisał taki poemat swój na koniec XX wieku o walentynkach, który jest zapisem bełkotu medialnego, który się sączył z radia bzd na temat zakochanych, prawda, na temat tego, że trzeba się kochać bezpiecznie w czasie epidemii Aids i on w bardzo ironiczny sposób przedstawiał ten, ten magiel informacyjny, który towarzyszył tym Walentynkom już wtedy. Jakiś 21-letni ojciec, który opowiadał o tym, że zamordował swojego syna noworodka, bo go jego płacz, a matka 16-letnia mówiła, że mimo to będzie dalej kochała swojego ojca i... i dla Różowicza to było bardzo niepokojące. Tak? To był taki świat, który przyszedł jako nowy i było to coś okropnego. I on to przedstawił po prostu jako zapis, oczywiście przetworzony poetycko przez niego, ale czegoś absurdalnego i, i nie, gdzie trywialność się miesza zupełnie w naszym świecie z czymś, co nie wiem, no, nadawano temu przynajmniej jakąś taką rangę, nie wiem, miłości, tak, zakochaniu wcześniej, nie wiem. Oczywiście, brano to w nawias też często, ale jednak, ale jednak, no, miłości było już wtedy, no, dla niego chyba okropne, chociaż on nie odpowiedział na to nigdy tak publicznie. On po prostu napisał bardzo ironiczny poemat, a teraz, popatrz, prawie 30 lat minęło i, i co mamy? Widzisz, wiesz, kiedy tak o tym opowiadasz, o tym poemacie Różewicza, to ja sobie myślę e, o tym, że już wówczas e, walentynki ucieleśniały również e, konsumpcjonizm, amerykanizację i trywializację związaną z tym połączeniem komercji i popkultury. E, walentynki obok zresztą. Halloween, gdzie mamy trywializowanie z jednej strony w Walentynkach trywializowanie miłości, a w przypadku Halloween trywializowanie śmierci. I tutaj y, ja nie wiem, czy, ja nie wiem z iloma rzeczami naraz dyskutował, y, czy wskazywał na nie Różewicz, czy chodzi o trywializowanie miłości, czy chodzi y, o... Y, bezrefleksyjne przyjmowanie pewnych, pewnych obrazów, klisz, rozwiązań, czy również o coś, o czym wcześniej pisała jako o homogenizacji Antonina Kłoskowska, czyli wymieszanie różnych wymiarów, kiedy zaczynamy mówić, choćby o miłości, to równocześnie do tego samego kotła wrzucamy 21-letniego ojca mordercę, matkę, która będzie i tak kochać swoje dziecko, choroby weneryczne, reklamy prezerwaty, wzniżki dla zakochanych i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc również i o tym jest chyba ten tekst i myślę sobie, że kiedy się patrzy niełaskawym okiem na walentynki, to chyba ma się na myśli dość często właśnie te różne kwestie. W tym, w tym również kwestia wymieszania. Ale wróćmy może do koincydencji, bo, no bo jak, już, jak już powiedziałam, przywołując tę naszą wspólną, smutną w sumie, historię, to smutne wydarzenie. Dla mnie walentynki w związku z tym od, od tamtego czasu zawsze miały taki trochę wanitatywny, powiedziałabym, element, aspekt. Natomiast rzeczywiście ta koincydencja, taka koincydencja w pewnym sensie freudowska, Tanatos, Eros. I Eros, Tanatos jako Popielec, Eros jako Walentynki, wydaje się czymś osobliwym. Myśmy tutaj przed nagraniem wspominali wcześniejszą koincydencję, czy moment, kiedy, kiedy zbiegły się daty Paschy katolickiej i prawosławnej Wielkiej Nocy i wówczas... I żydowskiej paschy, tak. I żydowskiej paschy, tak. I wówczas, yy, wówczas yy, dopatrywano się w tym jakiegoś znaku, niechybnie znaku końca świata, bo yy, tak to często jest, że yy, koincydencje, które dotyczą sfery mistycznej, powiedziałabym mistycznej, duchowej, religijnej, yy, podejrzewa się o jakieś apokaliptyczne, powiedzmy sobie... Powiązania, powiązania referencje. Ale zasadniczo to jest coś o wiele, wiele starszego, to znaczy tego typu koincydencje po pierwsze są pewnymi anomaliami. One łączą w sobie zaburzenie porządku, bo jeśli jakieś zjawiska zazwyczaj występują osobno i traktujemy je jako oddzielne, kiedy nagle pojawiają się razem, no to mamy do czynienia z czymś, co przełamuje dotychczasowych ład. W tym przypadku ten eros i tanatos to jest taki z jednej strony oczywisty, ale z drugiej strony niepokojący splot. No a już bardzo dawno antropologzy zauważyli, że anomalie to jest coś co niepokoi. My w naszej kulturze, którą uważamy za wysoce rozwiniętą. Staramy się takie anomalie bądź to tłumaczyć, bądź to ignorować jako przypadek, choć oczywiście włączają się nam takie, powiedziałabym, archaiczne pomysły, że może w tym jest jakiś znak. Natomiast Levi-Brill choćby opisujący, opisujący partycypację mistyczną, Myśl, myśl e, prelogiczną e, wskazywał na to, że zasadniczo, kiedy pojawia się jakaś wyraźna anomalia, coś albo coś e, bardzo nowego, albo po prostu anomalia, e, może to e, być znakiem różnego rodzaju e, Nagłych, niespodziewanych i niekoniecznie, e, i niekoniecznie chętnie e, m, przez nas widzianych wydarzeń, a to suszy. On nam podawał bardzo zresztą soczyste przykłady, jak to e, pojawienie się misjonarzy tak, zostało tak. uznane za, e, mm, no, tak. za e, no właśnie, tak, za e, znak klęski żywiołowej. Ale... Z drugiej strony, no, ja wiem, że Ty też masz taki no, słusznie pewnie e, stosunek, znaczy pewną rezerwę w stosunku do takiego, nie wiem, ustalania pewnych jakby koincydencji także w historii. E, nie, nie do końca lubimy, bo to jest taki na przykład w przypadku, e, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, e, mówi się, że zastąpiło chrześcijańskie Boże Narodzenie e, święto, Niezwyciężonego słońca, Boga takiego rzymskiego. To jest koncepcja popularna, ale zdaje się dość wątpliwa i coraz częściej krytykowana. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o świętego Walentego, też możemy znaleźć coś takiego, taką jakąś zbieżność. Walenty, już tutaj dla Państwa, święty, mamy. Oczywiście w katalogu jakby świętych rzymskich, znaczy w łacińskim kościele, iluś tych walentych, jeszcze parę walenty do tego, prawda, jako świętych męczenników i męczennica z czasów z, początku, z pierwszych wieków chrześcijaństwa. No i paru mamy tych walentych, prawda, którzy tam występowali. Jeden z nich miał być biskupem miasta obecnego Terni w Umbrii. Zresztą to miasto jest teraz oczywiście znane jako stolica zakochanych, i zdaje się tam jest w ogóle dzień wolny od pracy w tej Umbrii 14 lutego właśnie. Z zakochanych, ale i małżonków, którzy przyjeżdżają tam na odnowienie przyrzeczeń. Przyrzeczeń, tak. Czy tam ślubu, przysięgi małżeńskie. Mm. Tak. Um, on był takim biskupem, oczywiście jak to w tych hagiografiach takich wczesnochrześcijańskich, bardzo skuteczny w dawracaniu różnych rzymskich e, prześladowców. Um, inny święty Waledy, no, może jest trochę ciekawszy, oczywiście e, jakby ta historia święta zakochanych chyba się łączy z legendą na jego temat. Był taki cesarz Klaudiusz Gocki, e, on panował... 268, chyba kilka lat dosłownie, może do 270 roku, toczył jakieś tam wojny na obrzeżach cesarstwa i bardzo pilnował. Jest też takim toposem znany, żeby broń Boże panowie legioniści i żołnierze rzymscy no, nie oddawali się uciechał erotycznym, bo z nich cała siła witalna i wojownicza umknie. A nawet żeby nie wstępowali w związki małżeńskie. I, no, i, I w ogóle tego zakazu. Znano taką historię biblijną, bo jak znamy historię, nie wiem, Uriasza Hetyty, prawda, i Dawida, to ostatecznie Uriasz ze względu na to, że bardzo chciał być okułą jakby tego wszystkiego i y, te, te, tego prawa, no właśnie no, y, z Batrzebą, która zaszła w ciąży z Dawidem, nie chciał współżyć, bo była wojna. No i niestety Dawid go wysłał w związku z tym w największą wrzawę bitewną, żeby zginął. Znamy tę straszną historię, więc tutaj mamy jakby podobną jakby historię, ale mamy tego walentego, który jest jakimś diakonem i który udziela potajemnie zaręczyn i ślubów, prawda, tym, którzy no, podlegali temu cesarskiemu zakazowi. Został za to ścięty najpewniej właśnie 14 lutego, ale wtedy wypa wypadają te święta takie w Rzymie, luperkalia, dziwaczne, ale barwne. No. Nawet jeżeli one nic nie mają wspólnego z Walentynkami, to są takie, powiedziałbym, jako anegdota interesujące. Ja bym zaraz do nich wróciła. Ale dopowiedzmy jeszcze, bo e, absolutnie e, urokliwym elementem legendy tego świętego Walentego jest to, że w więzieniu zakochał się e, w posługaczce czy też kucharce, która była córką jednego ze strażników, była niewidoma e, i pod wpływem. E, Uczucia zarazem modlitw walentego odzyskała wzrok. To jest bardzo ciekawe, bo to nas z kolei łączy z tym drugim walentym biskupem, bo odzyskanie wzroku jest często taką figurą nawrócenia. Yy, mm, Ujrzenia, ujrzenia jakiejś głębszej prawdy, więc co tak naprawdę wydarzyło się tej dziewczynie ze względu na Walentego, no możemy tutaj się zastanawiać. No i to jest bardzo ważny element legendy, dlatego że miał on przed śmiercią napisać do niej jeszcze, napisać do niej list z z wyznaniami miłosnymi, podpisany Twój Walenty. No i ta formuła Twój Walenty. To już ją znamy. To prawda? już ją znamy. Tak. Z amerykańskiej kultury, ale ona jest rzeczywiście zakorzeniona w tej legendzie. Mówię o tym zwyczaju I'm your Valentine, prawda? I tego typu rzeczy. To sobie teraz przekazujemy. No w każdym razie, jak już mówimy o tych koincydencjach, z luperkaliami. Luperkalia to było takie święto, prawda, no, poświęcone założeniu Rzymu. No, bo, y, przy Palatynie jest taka jaskinia, prawda, gdzie niby wilczyca, po łacinie lupa chociaż lupa po łacinie, to też pali takich niezbyt y, ciężkich obyczajów, e, miała wykarmić, wiadomo, Romulusa i Remusa. Mamy tę legendę. I były takie święta właśnie bardzo dziwaczne, bo byli kapłani jakby, luperkowie. E, w, w, właśnie 14-15 lutego, najprawdopodobniej 15 zresztą, występowali nago. Tak? I składano w ofierze wtedy rytualnie Kozły i psa, i e, nazy luperkowie, byli wymazywani krwią e, tych zwierząt, prawda, składanych w ofierze, którą później zmywano z pomocą mleka, e, po czym biegano naokoło wzgórza palatyjskiego z jakimiś e, powrósłami. Które się nazywają februa, jak pamiętam. I okładano panie, które się akurat tam dawideły i rozumiem, że oczekiwały także datę, dlatego że jak dostały takim powrósłem, to mogły liczyć na to, że będą płodne, a bóle porodowe nie będą specjalnie uciążliwe. To z kolei przypomina nasze śmigusowo-dyngusowe y, zwyczaje, gdzie y, młodzieńcy mieli witkami y, bić Panny, które również dzięki temu miały e, mieć, że tak powiem, płodnościowe e, zasługi w przyszłości i, e, to, miało, e, i to miało ogólnie e, dobrze, dobrze im e, robić na e, witalność i prokreację, co skłania do myśli, że... Przynajmniej pewną częścią symboliczną Luperkaliów była taka część... Y płodnościowa, witalna, wiosenna, pobudzanie przyrody do życia, zwłaszcza, że jeszcze tam i, i Bożek Pan był w to zamieszany, tak. i fauna była w to zamieszana, więc... W każdym razie, jak się Rzym schrystianizował już co nieco, to była połowa V wieku, papież Gelazjusz no, stwierdził, że te luperkalia to nie jest nic specjalnie przyzwoitego, no i być może rzeczywiście ta koincydencja z Walentym Straconym, nawet jeżeli pisał list miłosny, bądź nie, 14 lutego tutaj była użyteczna, żeby wprowadzić jednak chrześcijańskiego męczennika. Jakby nie było, ta legenda, którą opowiedziałaś, nie wiem, czy prawda, niestety, z tym listem i z tą niewidomą pań, e, posługującą, no ale jednak przetrwała i, i była rozwijana w średniowieczu chrześcijańskim. Szczególnie była popularna w Anglii i Francji swego czasu jednym królestwie tak? i pod koniec średniowiecza już rzeczywiście mamy ten zwyczaj jakby obdarowywania się jakimiś prezentami w Dzień Świętego Walentego. Poświadczone w XVI wieku, o ile pamiętam, jest także to, że panny tego dnia w Anglii otrzymywały bukieciki kwiatów z listami miłosnymi czyli jakby no, ten taki komponent zakochaniowo, nie wiem, miłosny był obecny i był, był, był jakiś takim toposem w kulturze trwania. Z drugiej strony jest pewna dwuznaczność w samej postaci, tak? dlatego że walenty, może państwo się zdziwią, ale w Polsce też był popularny takiej przedrozbiorowej, ale nie jako patron zakochanych raczej, tylko jako patron od... Chorób psychicznych, od epilepsji. Od epilepsji i obłąkania. Ale tutaj ja bym się w ogóle nie dziwiła, dlatego, że mamy bardzo wiele kulturowych obrazów zrównujących miłość z obłędem, szaleństwem. No i mamy też drugiego świętego popularnego w Polsce, który ma właściwie prawie takie same prerogatywy. Jest to święty. Juda Tadeusz, który miałby być świętym od zakochanych. Zakochanych i spraw beznadziejnych, ale również chorób beznadziejnych, stanów beznadziejnych. Nieszczęśliwych miłości. Nieszczęśliwych beznadziejnych. miłości, tak. To jest taki, jeśli słuchają nas studenci, to ja bardzo polecam tego świętego, bo on bardzo pomaga w zdawaniu egzaminów, należy się do niego udawać. To jest Jest taki placement. obraz u Świętego Krzyża naprzeciw bramy Uniwersytetu. Świętego Krzyża jest jeden, a w uchodzącym również za jeden z miejskich kościołów w kościele w parafii Świętego Jakuba w tym kościele na placu Narutowicza też Warszawie. jest mm -hmm. tak w Warszawie też jest taki, taki obraz i tu ja, ja <noise> taką niegodziwą reklamę wrzucam ale tak ale tak na serio ten to połączenie spraw beznadziejnych, chorób psychicznych, obłędu i miłości, to jest, dość, to jest taki dość trwały, jak myślę, obraz kulturowy, więc ten Walenty, który miał się zajmować i nieszczęśliwie zakochanymi i epileptykami, wydaje się jakby. Całkowicie. Myślę, że tak, ksiądz Piotr skarga w tych swoich słynnych żywotach świętych. No... Słynnych mówię dlatego, że to była taka najbardziej poczytna książka w Polsce przez długie wieki, od XVI stulecia. Pisze o Walentym, to raczej ten komponent miłosny jest wycofany, tak jakby już po prostu coś się tam no, było nieprzyzwoitego, nie jak dla papieża Gelazjusza te Luperkalia. Niemniej był popularny i, i jak Państwo będą w Chełmnie, no tam w kościele, prawda, możemy... Tak, jest w, czaszka. Jest czaszka świętego Walenta, ona jest w Polsce, więc polecamy to miejsce dla zakochanych, no, ewentualnie dla obłąkanych, ale... No zakochania. Nawet niektórzy twierdzą, że Hełmno jest polską stolicą miłości, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale jeśli słuchają nas mieszkańcy Hełmna, może będą mogli nam potwierdzić, że jest to miasto sprzyjające zakochanym. W Krakowie na Kleparzu jest za to ręka świętego Walentego, która też jest eksponowana u świętego Floriana. Więc trochę mamy takiego to świadectw kultu i na pewno mamy takie obrazy, mamy przedstawienia jego malarskie w Polsce, więc to nie jest zupełnie tak, że on się pojawił znikon, a rzeczywiście się pojawił już u nas w obecnych jakby warunkach kulturowych z Ameryki, no taka jest prawda. Z Ameryki, do, do której wyemigrował, tak jak mówiłeś, głównie z Anglii, bo... Mamy świadectwo, jak nie wiem, czasami czy czytamy, czy oglądamy Hamleta, Szekspira. Pamiętamy obłąkaną oferię, tak? I tak. ona wspomina dzień Świętego Walentego. Tak, dzień, dobry, dzień dobry, dziś Święty Walenty. Tak I ta Dziewczyna idzie, prawda, do ukochanego, który śpi, a kiedy wychodzi z jego chatki, to już dziewczyną. nie jest dziewczyną. Tak. I, i no, ten Walenty się pojawia właśnie w takiej sytuacji i miłości i obłąkania, jak widać, nie wiem, Szekspira. Niemniej no te bukieciki, o których mówiłem w Anglii, gdzieś tam trafiają do tej amerykańskiej kultury. Już w XIX wieku mamy poświadczone. A my, I am your Valentine właśnie tego typu historie i, i ten Walenty, który wiąże się jakoś z zakochaniem, on jest ciekawie przetwarzany. Znaczy ciekawie dla kulturoznawców. No ale w Stanach mamy jeszcze jeden interesujący wątek y Otóż masakrę, masakrę w dzień świętego Walentego, czyli krwawe porachunki Ala Capone ze swoimi konkurentami. Siedem osób w pewnej piwnicy zostało rozstrzelanych, sześciu mafiozów i jeden zupełnie przypadkowy optyk. A co ciekawe, ten ta, ta masakra pojawiła się później y, jako y, zawiązanie akcji y, komedii wszechczasów, czyli y, komedii pół żartem, pół serio, gdzie główni bohaterowie mieli być świadkiem tego bądź przynajmniej bardzo podobnego wydarzenia, y, a w efekcie musieli przywdziać kobiece stroje, zostać członkami kobiecej orkiestry i ulec... Urokowi Merlin Monroe. Tak. Natomiast rzeczywiście hasło Masakra w Dzień Świętego Walentego w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźnie odsyła do tych porachunków mafijnych i w ogóle to jest też dla mnie ciekawy element, to znaczy to, jak, jak się same Walentynki. Kojarzą jednak, czy też jak w nie wplatany jest jednak wątek makabry, wątek krwawy, dlatego że oprócz Ala e, Capone i jego porachunków mamy przecież jedną z, jeden z najbardziej kultowych horrorów lat 80., e, czyli My Bloody Valentine. Potem był. Re, e, e, Remake w latach już 2000, nie najlepszy, natomiast tamten horror uchodzi za taką absolutną klasykę i rzeczywiście fantastycznie wygląda górnicze miasteczko, kilo wznoszące się nad kolejnymi ofiarami i walentynkowe gadżety m.in. Pudełeczka eleganckie, w, których, w które pakowane są serca wyprute górnikom. Fantastyczny horror, a to ciekawe, dlatego że e, jeśli ktoś ma ochotę wrzucić sobie w jakąś wyszukiwarkę e, połączenie e, haseł Walentynki, horror. To najprawdopodobniej przede wszystkim dostanie różne, tak zwane polecajki, dziesięć najlepszych horrorów na walentynki, bo jedną z walentynkowych tradycji jest w tej chwili wspólne oglądanie horrorów. I to nie tylko ze względu na jumpscary i to, że można się poprzytulać bezkarnie, ale również ze względu na adrenalinę, której to dostarcza. Zresztą w innym popkulturowym filmie, w filmie pod tytułem Walentynki i mówię tutaj o takiej komedii romantycznej, bo jest też inny horror, zatytułowany Walentynki, ale mm -hmm. chodzi mi o komedię romantyczną Walentynki, jest tam pokazany pewien amerykański zwyczaj oglądania wspólnego na, w ramach takiego plenerowego. Kina, y, romantycznych filmów w noc walentynkową, ale na cmentarzu miejskim. <noise> Słuchaj, ja żałuję w takim razie, że pan Tadeusz Różewicz nie dożył naszych czasów, żeby po prostu mieć tego typu informacje, bo myślę, że poemat byłby wzbogacony o kolejne, prawda, interesujące sprawy, o których mówisz. No, komercjalizacja widać, jak to postępuje, co się z tym wszystkim dzieje, mimo że to motyw taki i starożytny, i kulturowo przetwarzany, i długowieczny, i, i całkiem poważny miejscami. No i w tym roku mamy takie zestawienie. Widzisz, początek postów w Kościele Katolickim, ta środa. No, takie bardzo pokutne święto, wyliczone w ten sposób, że. No, powinno być 40 dni postu do Wielkanocy, ale minus niedzielę, prawda? Tak w związku z tym, to tak naprawdę Wielki Post trwa trochę tam dłużej, 46, 46. dni. Ale właśnie dlatego zaczyna się w środę. I ten zwyczaj już mamy taki poświadczony w VIII, IX wieku, także w Rzymie. I to nie jest takie, no, jak to wyglądało powiedzmy u nas? Co można powiedzieć o Wieżę Popielcu w Polsce? No wiesz, przede wszystkim, no to, no to tak, mamy to, co nam się najbardziej kojarzy, czyli posypywanie głowy popiołem, ale w kościele, ale po pierwsze, niekoniecznie w kościele, a po drugie, to nie tak, jak nam się wydaje, nie od zawsze było tak, że szło się na mrze do kościoła, gdzie wraz z odpowiednimi formułami. Ta, ten, ten popiół się tam na, na głowę miało posypany, czy czoło nim przetarte, dlatego że dość długo, tak jak zresztą mam wrażenie, to ty mnie możesz tu skorygować. W całym świecie chrześcijańskim to w ogóle dotyczyło tylko i wyłącznie tych grzeszników, którzy dokonywali tak. publicznej pokuty i oni to mogli. To jest starożytny zwyczaj, tak jest. oczywiście. I on tak, tak było chyba do 8 czy X wieku. Tak, jeszcze nie było ślady papielcowej, dlatego że jak mówiłem tutaj o tych takich wyliczankach, bo 40 dni postu, to jest oczywiście odpowiednik postu Chrystusa na pustyni. Przy początku działalności Jezusa z Nazaretu właśnie udał się według. W wszech Ewangelii Synoptycznych na pustyni i tam przebywał przez 40 dni, i się modlił. Był kuszony przez y, diabła, e, ale no, nie zawsze to było 40 dni. 40 to jest taka liczba symboliczna, oczywiście w Biblii pewnego takiego czasu przygotowania. 40 lat wracali Żydzi z, z Egiptu. Tak, 40 to jest rzeczywiście taka symboliczna liczba i e, y, 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 z tego co wiem, to zaraz mi, y, to zaraz mi y, dopowiesz, o ile pamiętam, to był czwarty wiek, kiedy w ogóle sama idea popielca się gdzieś zaczęła pojawiać. Pokuty. Czy, to nie, pokuty. Czy to nie był przypadkiem synotnicejski? Sobór nicejski mówił o w kiesni w 1925 roku, Lapsus. ale jest też właśnie ten okres taki 70-dniowy, co jest nawiązaniem z kolei do okresu niewoli babilońskiej i w niektórych jakby kościołach do tej pory wschodnich mamy 70 dni. Postu. Już nie mówiąc o tym, że te posty były takie bardzo mocne. E, nam bo dzisiejszy, się nie... bo dzisiejszy post to jest naprawdę, tak jak jest opisany, to jest post dla ludzi z pierwszego świata. Dwa, e, dwa posiłki niedosyta i tylko jeden dosyta. Tak to trzy czwarte świata poszczą. Tak. Natomiast normalnie to żadnych produktów odzwierzęcych nie można spożywać. I prawosławni, czyli w niektórych kościołach wschodnich, właśnie, ludzie poszczą w ten sposób. Sposób, że żadnych no, tam słaby. serów, żadnych tego typu historii, ehm, właśnie tłuszczów odzwierzęczych, żadnego smalcu, żadnego masła mamy tylko naprawdę to, co jest. A na, na wiosnę zwykle dużo nieba, więc chleb nie wiem, z oliwą. Czy pamiętasz, że kiedy z kolei przez jakiś czas robiliśmy wspólnie badania na Białorusi nad starobrzędowcami, Ta. to właśnie wtedy stykaliśmy się z takimi, z, poszczącymi, z takimi osob poszczącymi osobami z taką ideą postu. Tym bardziej, że to nie dotyczyło tylko okresu Wielkiego Postu, ale pości się przed świętami większymi także. W związku z tym tych dni postu nawet w pierwszej Rzeczpospolitej i wśród katolików to było ponad 200, o czym zapominamy, czyli większość roku to był post. Można było jeść ryby, można było pić wino, co dla niektórych jest jakieś tutaj kłopotliwe w tym momencie, i cukier też nie był jakby postną potrawą, można sobie było go spożywać, eee, dlatego że był uznawany za lekarstwo. Jeszcze w średniowieczu. No ale to są takie komponenty, jakby tego, o czym mówimy tutaj, już takie kulturowe i ciekawe. A rzeczywiście dotyczyło to okresu pokuty dla tych, którzy popełnili bardzo ciężkie grzechy i tutaj nakładano na nich taką karę, i znakiem tej kary było właśnie było ubranie się w wór włosienny, włosienica i posypanie głowy popiołem, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I za niektóre z tych grzechów, zwykle się mówi, chociaż to nie jest do końca prawda, o apostazji, odłączeniu się od chrześcijaństwa, to było to był bardzo wielki problem właśnie w takich okolicach, jak żył jeden i drugi święty Walent tak. w III wieku, bo jak były prześladowania chrześcijan, to nie wszyscy sprostali sprostywali temu, co się, znaczy wierności jakby Chrystusowi, tylko składali kadzidła bogom pogańskim, żeby, żeby nie zginąć, żeby... I, i, no to był duży problem, dlatego, że się pojawiła całkiem spora grupa takich właśnie błądzących i trzeba było jakoś ich włączyć do wspólnoty. Były ostre, jakby, takie sądy, że oni już w ogóle są skazani na potępienie po takiej zdradzie i nic, no ale niektórzy uważali, że pokuta jest potrzebna. Dla tych apostatów, właśnie, i to nie było coś, co trwało 40 dni czy 70, a czasami latami. Nie byli dopuszczani do liturgii, nie byli dopuszczani do tego. Co nazwano sakramentami właściwie w tej, w tej epoce rozwiniętej. Sabór Nicejski to jest 325 rok, i już po zrównaniu chrześcijaństwa z innymi religiami w cesarstwie no trzeba było jakoś kontrolować te wspólnoty także. Więc nie można było sobie powiedzieć, że jeden biskup w ogóle wyłącza tych lapsi, tych, którzy właśnie zbłądzili podczas prześladowań z całej wspólnoty, i trzeba było jakoś po prostu opracować te schematy pokutne. Ale to dotyczyło oczywiście zabójstwa z premedytacją, bo w afekcie to już niekoniecznie. No i dotyczyło cudzołóstwa. No i tutaj wracamy do tych naszych rodzimych tradycji, dlatego że echa takiego rozumienia środy popielcowej i pokutnego popiołu pojawiają się u Jędrzeja Kitowicza, gdzie... Tu on wskazuje na to, że to było coś, co dotyczyło osób, które musiały dokonać publicznej pokuty, publicznej ekspiacji. Natomiast z czasem rzeczywiście było tak, że i, że tak powiem, szeregowi niewinni, wierni przychodzili po, po ten popiół, ale wcale niekoniecznie osobiście, dlatego że. Wizyta w kościele, uczestnictwo w mszy świętej w środę popielcową nie jest nakazem. Nie, do tej pory. Do tej pory nie Chociaż jest. Chociaż to jest, jest ciekawe, nie wiem, czy wiesz, ciągle jest to, jeśli chodzi o frekwencję, jeden z największych, znaczy największa liczba wiernych, jeden z takich dni, gdzie największa liczba wiernych pojawia się w kościele. Tak, podobnie jak z y, Gromniczną, która też jest takim bardzo y, chętnie kultywowanym y, świętem. Y, ja myślę, że między innymi, y, oczywiście nie, nie odbierając tutaj duchowego wymiaru tym świętom, chodzi też o to, że to są święta z jakąś intrygującą akcją. Wtedy dzieje się wyraźnie coś, co nie jest codzienne. Y, mamy tutaj taki. Y, Taki jakiś bardzo ekscytujący element liturgii. No a w przypadku środy Popielcowej to jeszcze myślę, że zarówno żal za grzechy, jak i w ogóle wyrzuty szeroko rozumiane, wyrzuty sumienia i niepokój moralny mogą tym bardziej gnać ludzi do, do kościoła, no ale jak mówię, wcale niekoniecznie w, w wierni w dawnej Polsce osobiście szli po ten że To był taki czas, wiesz, jeszcze poprzedzający, ja mówię o tych wszystkich zapustnych, prawda, historiach. Mhm. Jasne. A yy, yy ale chciałam powiedzieć, że tutaj dosyć często pojawiał się senior Rodul jako delegat rodziny, senior Rodul, który dostawał popiół na głowę, ale dla rodziny pobierał popiół do modlitewnika, do otwartego modlitewnika sypało się popiół. I czasem jeszcze można zobaczyć starszych ludzi w kościele, którzy przychodzą z modlitewnikiem, otwierają modlitewnik i, i czekają tutaj na ten popiół. W modlitewniku natomiast popiół w ogóle pobudzał wyobraźnię i nagminnie wierzono. Zupełnie niezgodnie z prawdą w to, że ten popiół pochodzi ze spalonych kości zmarłych, podczas kiedy rzeczywiście to nie jest taki sobie odzwykły popiół, ale to jest popiół, który pochodzi z zeszłorocznych palm, palm, palm święconych w Niedzielę Palmową, stąd się ten, czy też w Niedzielę Kwietną, jak się ją czasem nazywa. Więc jest to popiół o dużo przyjemniejszej proweniencji niż te ten. Chociaż wiadomo no, to, mimo kości. wszystko, do, nawet do tej pory, dlatego że jednak niedzielę palmową się czyta pasję. Chociaż ta koincydencja, nie wiem czy, bo jak mówimy znowu o koincydencjach, jest taka, czy była czytelna już właśnie w tej staropolskiej kulturze, czy chociaż oni mieli dużą świadomość, przyznaj, nie, różnych takich spraw, które nam się wydają już zupełnie zatarte. Ależ oczywiście. I co więcej, to, że eros i tanatos, to, że ludyczność i wanitatywność ze sobą mogą współwystępować, to... To było doskonale rozumiane, odczuwane, bo to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, taka e, uniwersalna opowieść e, o dwóch stronach medalu, o dwoistości ludzkiego życia. W związku z tym e, śmierć e, i tematy związane ze śmiercią, ale również miłość, płodność, e, Mm, prokreacja, wspólnotowość to jest coś, co bardzo często się ze sobą łączy, i tak właśnie to wyglądało, kiedy pytasz mnie o ludowe tradycje e, środy popielcowej, popielca, dlatego że e, po pierwsze, e, wtorek ostatkowy to jest, e, to jest czas zabawy, Ty, to jest ten. Ten ostatni dzień, wieczór intensywnej zabawy, który kończy się o północy. O północy biją dzwony i. No i teraz się mogą różne rzeczy wydarzyć. Albo należy zakończyć zabawę, albo pojawia się pierwszy z przebierańców, czy też taki główny przebieraniec, pojawia się zapust, czyli taka postać w. W kaftanie, w długim kaftanie przewiązana konopnym sznurem, często z wymazaną sadzą twarzą. To jest postać, która w ogóle dość przypomina, trzeba powiedzieć, gwiazdora wielkopolskiego. Aha, gwiazdo to taki święty Mikołaj dla tych, co nie są z Wielkopolski czy tam aniołek, jak to woli. No więc, no więc tu może się pojawić zapust, a może się też pojawić rytualna nowa, że tak powiem, rytualna potrawa, to jest, to jest wtedy e, taka, taki półmisek. E, półmisek. Zresztą często przykryty przykrywką. Kiedy podnosi się przykrywkę, powinien wylecieć stamtąd jakiś ptaszek, wróbelek, mhm. skowronek, ale to nie jest obligatoryjne. Obligatoryjne natomiast jest to, co powinno być na tym Półmisku, a mianowicie śleć, jajka i mleko. A czemu mleko? I jajka. No, dlatego, że nie jesteśmy prawosławni, wydaje nam się, że jajka i mleko to jest, to jest element postnego jedzenia. No i, no i właśnie i tu należy wtedy ucztować, ale już ucztować w postny sposób. Zresztą bardzo ładne są opisy etnograficzne takiego ucztowania. Ja lubię taki, w którym się pojawia sformułowanie, że ucztowano często do bladego świtu, ale, smut, ale ponuro i ze smutkiem. No więc, no więc tak. Natomiast w ogóle w samą środę popielcową, to można powiedzieć, mamy taką walkę postu z karnawałem, czy też karnawału z postem, dlatego, że jeszcze mamy trochę karnawałowego nastroju, mamy żarty i psikusy. Na przykład takie nieszczególnie wysublimowane polegające na tym, że rzuca się garnek z popiołem i sadzą pod nogi panny albo kawalera. Taki sobie żarcik. Yy, psikus. No ale mamy również rytualne, ale trochę i żartobliwe wynoszenie na strych bądź wyrzucanie przez okno tych elementów zastawy, tych przede wszystkim garnków rondli, które służą do przygotowywania mięsnych potraw, żeby tak spektakularnie pokazać, że otóż właśnie nie będą one nam przez dłuższy czas potrzebne. Czasem się też wieszało e, śledzia, czy Aha. Po prostu szkielecik śledziowy, e, mhm. żeby zaznaczyć, że teraz będzie śledź e, królował. Natomiast szczególnie dużo było żartów i zabaw e, związanych, o no właśnie, z zamążpójściem, e, bądź też a przede wszystkim z e, brakiem tegoż zamążpójścia, to znaczy były przeróżne. E, Dość okrutne często, żarty, które robiono przede wszystkim pannom, ale też i kawalerom, którzy się nie zdążyli wydać w ostatnim karnawale. To co było najpopularniejsze, to albo się pannom przyczepiało w jakiejś formie, bądź to małe, bądź to duże klocki do ubrania, one musiały się wykupić, najczęściej stawiając w karczmie wódkę. <śm> Albo y, przede wszystkim panny, czasem młodzieńców przywiązywano do kloców drewnianych, czasem przywiązywano i musieli się w jakiś sposób wykupić bądź zostać wykupieni panny bądź kawalerowie, albo przywiązywano ich do takich ruchomych kloców i włóczono na, na takim klocu. Na różne sposoby wyśmiewywano osoby, które nie zdążyły wyjść ze stanu kawalerskiego czy z, ze stanu bez, bezżennego No i no i tak, no, możemy sobie Myślę, powiedzieć. To jest jakaś ekskluzja tutaj i ostracyzm. Ale rzeczywiście z jednej strony to jest, to jest czas już włączania się różnych e, takich płodnościowych, wiosennych, witalnych obrzędów. No bo obok tego, o czym teraz mówię, mamy też e, mm, kobiece, tańce. E, Kobiece balangi w karczmie. Też takie, w środę popielcową? Też w środę popielcową, często zakrapiane alkoholem. z Tańce, w czasie których kobiety musiały wysoko skakać, to były tańce na len czy na konopie. Tak mhm. wysoko, jak wysoko skoczy kobieta, tak wysoko będzie ów Len Rusu i to między innymi właśnie w środę popielcową. Babski Comber też organizowano w środę popielcową. W środę popielcową również włączano e, świeże, że tak powiem, tegoroczne przede wszystkim, znaczy nie tegoroczne, młode kobiety, młode mężatki, które w ciągu ostatniego roku wyszły za mąż, włączano je do wspólnoty zamężnych kobiet matron, ale włączano je w sposób taki zupełnie nie niekojarzący się z, ze statusem matrony, no bo właśnie to było takie biesiadowe, biesiadowano, biesiadowały te kobiety. W karczmach to były, w ogóle imprezy, również w tym sensie ekskluzywne, że najczęściej wykluczało się mężczyzn. I co ciekawe, czasami kobiety w czasie takich imprez występowały przebrane za mężczyzn w męskich strojach. Czasami w tych męskich strojach obchodziły domy tych młodych tak. mężatek i zabierały je do karczmy, więc no to takie bardzo powiedziałabym widowiskowe, y, spektakularne imprezy, y, pozornie zupełnie nielicujące z powagą Środy Jest Popielcowej. Szkoda, że nasz podcast się ukazuje wieczorem, w środę popielcową, dlatego, że akurat w tym roku, myślę, że bardzo by te zwyczaje pasowały do tej koincydencji walentynek z popielcem. Tym bardziej, że no tutaj widać, że tu chodzi także o jakieś panny, mężatki, młode, po prostu tak, i, namić, tak. i zakochani i wykluczanie tych, kto, którzy bo nie zakochali się, z czym bardzo wielu ludzi ma problem. Yy, właśnie w związku z tym świętem, nie, wszyscy, nie dla wszystkich ono jest teraz radosne. Mówię o walentynkach, oczywiście. Tak, tak, rozumiem. A zwróć uwagę, że y, tradycyjnie w Walentynki y, również w, u nas w Polsce wróżono sobie. Wróżyły sobie zwłaszcza panny, y, za kogo się wydadzą. Y, na przykład można było włożyć gałązkę rozmarynu pod poduszkę, wówczas y, mógł się y, przyśnić y, przyszły przyszły małżonek to bardzo jest podobne do andrzejkowych i mhm. sylwestrowo-noworocznych wróżb więc i w walentynkach chodzi tyleż o zakochanych, co o pójście, jak i w tę środę popielcową. W tych naszych tradycyjnych zwyczajach chodzi o to, żeby piętnować tych, którzy nie włączają się no z jednej strony, można powiedzieć, tak w cykl wegetacyjny, ale, mhm. ale tak y, znacznie bardziej na serio, no nie włączają się y, w to, co jest podstawą życia wspólnotowego, życia Jasne. gromadzkiego. A jakie były znaki tego, że jednak wanitatywny tej ten, no, że post wygrywa z karnawałem. Y już pewnych rzeczy się nie robiło w poście, nie? Po, po Środzie Popielcowej. No nie było hulanek, nie było wesel, nie było... Nie było hulanek, nie było wesel. Rzeczywiście był post... Yy, ścisły, post yy, bardzo ści, ścisły bardzo mocno. I, I czasem w ogóle było tak, że yy, w Środę Popielcową gospodynie zaczynały gotować żur i ten żur jakby rozmnażany cały czas w garnku był żurem, który się jadło przez cały okres Wielkiego Postu. Postu, więc e, to nie tak, że się. gdzie nie gdzie no nie zawsze tak było, nie wszędzie. E, ale to mogło być tak, że ten żur po prostu się e, m, sukcesywnie uzupełniało, jakby on się, się pojawiał. Znaczy była taka myśl, że oto teraz w, śro w środę popielcową gotujemy to, co będziemy jeść przez cały post. Nie będziemy już niczego nowego dogotowywać. Mój Boże, hmm. I tak prawie 7 tygodni, tak. E, no więc ten rzeczywiście... E... Wydaje mi się, wie, że to, co ja tak opisywałam jako żartobliwe, to to jednak bardzo wyraźnie są to takie żarty gorzkie. Też te wszystkie żarty związane z wyrzucaniem brytwanek Ta. do mięsa, ale również w ogóle czyszczenie, szorowanie tego wszystkiego, co miało ze zwierzęcym tłuszczem związek, e, związek. ale również na przykład... Dawanie ptactwu skórek chleba, jeżeli został z wtorku ostatkowego chleb, którego skórka była posmarowana smalcem, żeby ładniej błyszczała, no to tę skórkę trzeba było oderwać i dać ptactwu. Nie wolno jej już było zjadać. Także, także rzeczywiście. Ten, to takie rytualne sygnalizowanie, teraz, teraz będzie biednie, chudo i przaśnie, to bardzo wyraźnie się pojawia. No i już te żarty kończą się wraz z końcem. Środy popielcowej, w, w następny czwartek już niczego, niczego takiego nie w zasadzie ma. nie ma. Że pokutują. Są także tak, grześnicy, tak, tak, tak. którzy są, rozumiem, wyłączani z takiej grupy, z takiej gromady. Tak, e, oczywiście. I, i wtedy no, myślę, że i księża o to dbali. E, dbali, żeby po prostu nie wiem, w jaki sposób oznaczyć. Na przykład nie wiem, te panny z dziećmi, prawda, tak. m, m, które no To jest jeszcze jakby taki dodatkowy prawda, element panny, związany. Z... Panny z dziećmi, czy co gorsza, panny bez dzieci? A które dzieci się spodziewały, dlatego że. To też było bardzo piętnowane, jeżeli były poważne powody, żeby przypuszczać, że kobieta dokonała aborcji. Bądź to dokonała aborcji, bądź to pozbyła się świeżo urodzonego dziecka. Oczywiście, dzieciobójczynie to jest jasne, że podlegały ostracyzmowi, natomiast. Temat aborcji to był temat dosyć żywy również w kulturze, w kulturze ludowej. Różne tutaj się pojawiały przekonania, wierzenia, opowieści. Rozumiem. Jest ciekawe, no właśnie tak bardzo. Intrygujące jest no, w takim zestawieniu, że rzeczywiście można, nie wiem, mamy te walentynki i te komponenty, tak trochę jak dawniej, jak ty to przedstawiasz w tej kulturze ludowej tej której już no, właściwie no, nie doświadczamy tak mocno, ale popatrz jak... jak jak te, ten, ten związek, ta zbieżność między tymi miłosnymi praktykami erosem i tanatosem, prawda, wanitatywnością i płodnością była silnie zaznaczana. Może w tym roku, skoro mamy, nie wiem, walentynki skomercjalizowane jako święto miłości, święto zakochanych i popielec, jeszcze nie skomercjalizowany, ale jednak kojarzący się z wyrzutami sumienia, początkiem pokuty i sprawami eschatologicznymi także, dlatego, że no ludzie chyba jednak myślą o śmierci i trochę o tym, że to, 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 niestety taki nasz jest koniec y, wtedy. I, I ta zbieżność się tutaj bardzo wyraźnie zaznacza i ma, wiesz, bogactwo, które jest do odkrycia i to wcale nie musi się kończyć tylko wizytą w kinie i, i w kościele. Chociaż wiesz, co słyszałem, że księża teraz zachęcają, żeby y, zachęcali, y, żeby walentynki odbywać jednak i wcześniej, żeby ten dzień pokutny zachować. Więc widzisz, zupełnie innego typu myślenie niż, niż tak. w poprzednich wiekach. I wiesz, to jest kolejny moment, kiedy ja sobie myślę, że tak, tak to trochę wygląda, jakby księża czasami nie doceniali ani siły wiary, ani zdrowego rozsądku wiernych, bo wiesz, ja sobie tak często myślałam w tych rytualnych już właściwie dyskusjach, czy Halloween, czy zaduszki, czy wszystkich świętych, jak się to do siebie ma i tak dalej. I ja sobie myślałam o tym, że w tym, co mówią niektórzy, oczywiście księża, widać jakiś taki strach, że Halloween pożre tradycję zaduszną. Wydaje mi się, że ona się bardzo dobrze trzyma, wcale nie jest zagrożona i że ten strach to jest raczej w głowach księży, a nie w tym, co można zaobserwować w zjawiskach społecznych. I no boją się sekularyzacji, to jeszcze boją się No wiesz, boją się, boją się sekularyzacji. W sensie walentynki zastąpią ale... popielec w no bo, Boją się sekularyzacji, ale właśnie nie wydaje mi się wcale, żeby Halloween czy walentynki były tutaj tym zagrożeniem. Wydaje mi się też, że wierni doskonale potrafią dzisiaj pewne rzeczy odróżnić, tak jak i przed wiekami w kulturze ludowej też potrafili odróżnić. Potrafili odróżnić z jednej strony początek Wielkiego Postu, popiół, eschatologię, od tego, że dla żartów ciśnie się pannie pod nogi garnek z popiołem. To nie jest tak, że ten garnek z popiołem, czy ten kloc przy, doszyty do sukienki, czy przywiązanie do jakiegoś kloca czy palika, miało zagrażać e, treściom wanitatywnym. W żaden sposób nie. E, doskonale potrafili to wówczas e, ludzie postrzegać jako, no, owszem zbieżne, ale jako różne oblicza tego samego dnia. I dzisiaj nadal tak jest. Dlatego nie wydaje mi się, żeby, e, znaczy wydaje mi się, że... E, no właśnie, że księża trochę za bardzo boją się o, e, o tych wiernych, a wierni, jeżeli, jeżeli są naprawdę wiernymi, to z pewnością sobie Połączą radzą, jedno z drugim, połączą, jak nasi przodkowie. Połączą jedno z drugim, jak nasi przodkowie, w zdroworozsądkowy, sensowny sposób coś dla siebie odnajdą, a wiary nie stracą. Dziękuję ci serdecznie, Zulu kochana, za ten no, fascynujący e, wykład na temat tego, co się działo i w Dzień Świętego Walentego, i w Popielec. No, bardzo dobry. Ci dziękuję, bo i, i ja się od Ciebie sporo dowiedziałam, więc podwójna korzyść dla mnie z tego dzisiejszego spotkania. Gościem podcastu Pomiędzy dzisiaj była pani profesor Zuzanna Grębecka z Instytutu Kultury Polskiej, Uniwersytetu Warszawskiego. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.